Przerwany wał, zalane wsie, przymusowa ewakuacja. Osobłoga wystąpiła z koryta. Powiat prudnicki i krapkowicki walczą z żywiołem. O zmaganiach ratowników z wielką wodą Jakub Słupecki. Prudnik, Racławice Śląskie, Mochów, Łowkowice. Wszystkie wsie wzdłuż rzeki Osobłoga walczą z żywiołem. Żeby tylko gorzej nie było, ale dużo straż nam pomaga. Także zabezpieczają wały, tu posesje zabezpieczają. Pompa już nie daje rady, po prostu pompuje, ale woda się cały czas podnosi. W najbardziej dramatycznym położeniu jest gmina Strzeleczki. Aktualnie trwa tam ewakuacja z zalanych posesji. Najprawdopodobniej ta woda miała taką kumulację, że poszło górą wału i ta góra wału została przelana tutaj w miejscowości Łowkowice, na wysokości ulicy Prudnickiej, na wysokości ulicy Wiejskiej. W związku z czym tam teraz jest największa kumulacja i strumień wody, który napływa z brzegów rzeki Osobłoga. Prudnik również znalazł się pod wodą. Miasto jest nieprzejezdne. Władze przygotowują się na to, co przyniosą najbliższe godziny. Mamy problem z prądem. W części dużej miasta prąd jest wyłączony. Mamy problemy z komunikacją. Pot jest zadysponowany. Przyjeżdża do nas pomagać ewakuować osoby, które zostały w domach. Ale przed nami jeszcze noc z opadami, więc zobaczymy, co się będzie działo. Wszyscy kierowcy zmierzający w kierunku Głogówka oraz Głubczyc proszeni są o zachowanie ostrożności. Większość dróg dojazdowych przecinających się z rzeką Osobłogą jest nieprzejezdna. Korzystamy z cięższych pojazdów, natomiast dojazd do Głogówka od strony Kędzierzyna-Koźla jest swobodny, bez większych utrudnień. Tam drobny incydent z przelewaniem się drogi z pól w Starych Kotkowicach, ale to jest już opanowane. Natomiast droga na Prudnik jest w tym momencie zamknięta w miejscowości Mochów. Podobnie z drogami niższych kategorii powiatowymi, też są pozamykane w licznych miejscach, także zachęcam tutaj do śledzenia komunikatów przede wszystkim gminy. Dla mieszkańców powiatów władze uruchomiły specjalne numery alarmowe. Mieszkańcy Prudnika, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia, proszeni są o kontakt na numer alarmowy 781 761 128. Osoby z Krapkowic mogą dzwonić pod numer 517 261 952. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.